Każdy jak był mały, chciał mieć kolażówkę, bardziej niż amerykańską temperówkę. Nieważne jaką, ale z dużymi oponami, żeby cynkować przed kolegami. Gdzieś tam w Niemczech urodził się Uwe, na drugie urodziny dostał kurwa kolażówę. Zamiast do szkoły jeździł po lesie, a nauczyciele to banda złodziei. Uwe kurwa dobry kolarz, miał być z niego niezły stolarz. Raz o kamień się wyjebał i już prawie rower sprzedał. Uwe rozjebał kolażówę, Uwe rozjebał kolażówę, Uwe jeździł na zawody, i po drodze pizgał krowy. Na zawodach wielka feta, Uwe dostał z taboreta, złamał gier w Budapeszcie, i trzymali go w areszcie, bo zajebał Olafowi, nie wyjechał do Nairobi. Płacze, bo spierdoli mu peleton, złapie go zara kurwa na mur beton. Uwe już jedzie, zapierdala co się dzieje, kolarz i rower już nie istnieje. To było UFO i kapitan Szogun, który dowodził bardzo wielkim statkiem. Sierżant Musashi Miyamoto nigdy nie wie kurwa o co lotu. Szeregowy ninja porwał Uwe, na drzewie rozperdolił kolażówę. Zaczęły się jakieś eksperymenty, Uwe nie dostanie za nie renty. Uwe się odsunął Poznań 2002, ale ten rower zajebistą moc ma. Uwe, 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 Uwe.